bo do tanga trzeba dwojga. I o terapii par będzie dzisiejszy odcinek. A patronem tego odcinka jest wydawnictwo PWN, które wydało książkę Nie tylko schemat, której autorem jest mój i wasz dzisiejszy gość, Szymon Chrząstowski, psychoterapeuta par i rodzin. No i proszę Państwa, co się dzieje w gabinecie, kiedy spotyka się w nim dwójka ludzi? W jaki sposób pracuje się z parą i co wnosimy w swoich bagażach nie tylko do gabinetu terapeuty, ale przede wszystkim w relacje i w jaki sposób waży to na naszym doświadczeniu relacji? Na te i wiele innych pytań odpowie dzisiaj Szymon Chrząstowski, terapeuta par i rodzin. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a to jest podcast Gutral Gada. No więc pary, single i nie tylko, wszyscy w zasadzie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o terapii par, zapraszam do wysłuchania tego właśnie odcinka. Moim i Państwa gościem jest pan Szymon Chrząstowski, autor książki Nie tylko schemat, ale nie tylko tej książki, terapeuta par, i od terapii par chciałabym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę, bo w moim podcaście rozmawialiśmy już o terapii indywidualnej, rozmawialiśmy o terapii dzieci i młodzieży, a kurczę, jakoś o tej terapii par nie było okazji do tej pory porozmawiać. Przychodzi para do terapeuty. I co się dzieje? Na czym polega specyfika takiej pracy? Przede wszystkim dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. I od razu przechodząc do odpowiedzi na pani pytanie. To jest takie pytanie, no właściwie mógłbym na nie bardzo długo odpowiadać i pewnie w zależności, jaki to byłby terapeuta par, pracował, w jaki sposób by pracował, trochę by inaczej na to pytanie odpowiedział. Ale generalnie jest tak, że kiedy przychodzi para do psychoterapeuty, to jak właściwie w każdej sytuacji takiej psychoterapii, zaczynamy od w ogóle zorientowania się, o co tej parze chodzi. I czy w ogóle psychoterapia, czy podjęcie psychoterapii, to jest dla nich, dla tej pary, dobry sposób na poradzenie sobie z tymi trudnościami, z którymi się zmagają, czy też może potrzebują jakiegoś innego zupełnie sposobu. Psychoterapia jest tylko jednym ze sposobów radzenia sobie w życiu z różnego rodzaju problemami. I zaczynamy nie od psychoterapii, tylko zaczynamy od konsultacji. I te konsultacje trwają różnie, czasami jedno spotkanie, czasami trzy spotkania, a niektórzy koledzy czy koleżanki nawet ten proces przedłużają do kilku czy kilkunastu spotkań. Nie jest to błędem, ponieważ każda para jest, ma swoją specyfikę, ma swoje potrzeby i sprawdzamy, na ile będziemy mogli na te potrzeby odpowiedzieć w trakcie tej formy pracy. Poza tym to spotkanie też służy temu, choćby to pierwsze spotkanie służy, nie tylko żebyśmy się przyjrzeli parze, na ile będziemy jako psychoterapeuci, na ile my będziemy w ogóle pomocni dla tej pary, ale żeby ona również obejrzała sobie tego człowieka, z którym będzie pracowała. No bo przecież to nie jest wcale tak, że musimy od razu parze odpowiadać. Musi być jakiś rodzaj takiego porozumienia, dobrego samopoczucia, no, że dobre samopoczucie to jest złe słowo, ale taki rodzaj, że możemy wstępnie jakoś zaufać tej osobie i mówić o swoich zwykle jednak trudnych, intymnych przeżyciach. I to jest w ogóle cały ten proces konsultacji. I kiedy dojdziemy do jakiegoś takiego wstępnego porozumienia, że psychoterapia to może być dobry sposób poradzenia sobie z trudnościami tej pary,
kiedy psychoterapeuta zobaczy, że będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby, spróbować odpowiedzieć na potrzeby tej pary, no to wtedy zwykle jeszcze dokonujemy takiej wstępnej diagnozy. Diagnozy, która będzie polegała na takim dobrym wsłuchaniu się w problemy, które para wnosi. I to ciągle się dzieje podczas takiego etapu konsultacji. To jest taka bardzo wstępna diagnoza tych problemów. W końcu ta konsultacja powinna się skończyć zawiązaniem, my to nazywamy w swoim języku kontraktu, czyli rodzajem umowy. Umowy między parą a psychoterapeutą, nad czym będziemy pracowali, co para będzie chciała w wyniku psychoterapii uzyskać i też ta umowa reguluje takie bardzo podstawowe kwestie, jak często ta psychoterapia się będzie odbywała, gdzie, jeżeli to jest psychoterapia w jakimś ośrodku prywatnym, ile, jaki będzie koszt tej psychoterapii, będzie regulowała różne kwestie dotyczące poufności tego, co się dzieje w gabinecie psychoterapeuty. I to jest też taki etap, w którym no ta umowa to jest wzajemna umowa i takie wzajemne zobowiązanie między psychoterapeutą a parą. I to wszystko brzmi tak bardzo, wie pani, jak opowiadam pewnie, no tak oczywiste, prawda, trochę tak jak u lekarza, widzimy się na początku, para przychodzi, dokonuje ten lekarz jakiejś wstępnej diagnozy, umawia się na coś z tą parą. Natomiast tak naprawdę to jest bardzo często trudny czas i dla pary, i dla psychoterapeuty z różnych bardzo powodów i ta konsultacja, mimo że brzmi, czy też te konsultacje, mimo że brzmią dość banalnie, wcale takie banalne nie są. No dobra, to wiemy, jak to wygląda od strony takiej formalnej, no możemy też sobie pomyśleć, w kwestiach organizacyjnych brzmi to bardzo ładnie, oczywiście jasno i prosto, ale z jakimi problemami najczęściej pary przychodzą do terapeuty? Nie mogę, to jest częste pytanie, które jest zadawane terapeutom par i rodzin. I nie mogę na nie odpowiedzieć. Nie mogę na nie odpowiedzieć dlatego, nie to, że nie chcę na nie odpowiedzieć, tylko mogę pani powiedzieć tak, bardzo często pary zgłaszają się i mówią, mamy problemy z komunikacją. I to jest taki bardzo częsty problem, o którym pary mówią. Ale w trakcie właśnie tej konsultacji próbujemy się dowiedzieć, co to właściwie znaczy, że para ma problemy z komunikacją. I tu raptem odkrywa się mnóstwo, ale to mnóstwo różnego rodzaju innych trudności, problemów, które para nazywa takim wspólnym terminem problemy z komunikacją. Więc jak pani powiem, że najczęstszym zgłaszanym problemem są problemy z komunikacją, to właściwie nic pani nie powiem, bo tak jak mówię, pod tym się kryje bardzo dużo różnych innych spraw. Ja nie potrafię pani powiedzieć, też nie znam badań na ten temat, które by mogły... pewnie są takie badania dotyczące tego, z jakimi para przychodzi problemami. To jest też trochę bardziej złożony problem właśnie, bo czasami jest tak, że para przychodzi z jakimś problemem, a ostatecznie decyduje się pracować nad zupełnie innym problemem niż ten, który zgłosiła. Bo ponieważ pod tym problemem sama para, nie psychoterapeuta, dochodzi do wniosku, że kryją się różnego rodzaju inne trudności, którymi warto się zająć. I między innymi ten proces konsultacji służy temu, żeby wyjaśnić,
właściwie nad czym warto i para się by zdecydowała pracować. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chyba na pewno nie chyba warto wspomnieć w naszej rozmowie. Może tak nie formułuje tego para, ale nawet na pewno tak nie formułuje tego osoby, które przychodzą, ale czasami przychodzą po taki rodzaj wsparcia i powiedzenia, to mój partner jest winny w gruncie rzeczy. To mój partner jest winny rozpadu naszego małżeństwa, to mój partner jest winny tego, co się dzieje z dziećmi. Czasami jest to formułowane wprost i padają wprost takie oskarżenia, czasami trochę wobec partnera, czasami czy partnerki oczywiście, a czasami w taki znacznie bardziej zawalowany sposób. No ja rozumiem, że wina leży po obu stronach, ale tutaj proszę posłuchać. No i czyli terapeuta jest trochę zapraszany do roli sędziego czy też sojusznika, który ma wesprzeć tą drugą osobę. No i też proces konsultacji ma wyjaśnić między innymi to, że w ogóle nie zajmujemy się winą w terapii pary. Tak, ale rozumiem, że jeżeli para przychodzi na terapię, to jest jakaś część, która chce się tam dogadać. Czy to nie zawsze tak jest? Ma pani absolutną rację. Właśnie, bardzo dziękuję za tą uwagę, bo w ogóle takie jakby moje podejście do terapii, oczywiście nie tylko moje, to jest właśnie próba odkrycia tej części, która próbuje się dogadać. Myślę, że czasami, wie pani, taki błędne przekonanie na temat psychoterapii w ogóle, a w szczególności psychoterapii par, to jest to, że psychoterapeuta szuka tego, co jest w tej parze zepsute, złe, nie działa, mechanizmów, zaburzeń. Tego zresztą jest pełna, mass media są tego pełne. Taka choroba, owaka choroba, taki problem, różne nazwy. Okej, ja nie mówię, że to nie jest ważne, że takie mechanizmy problemu nie są ważne, ale równie ważne jest odkrycie tej właśnie części, która chce się dogadać i wzmocnienie tej części. Jeżeli to się uda zrobić, to jest sukces w terapii. Jeżeli nie uda się tej części z różnych powodów wzmocnić, no to wtedy zwykle jest terapia nieudana. Ale mamy tutaj, rozmawiamy teraz o takiej sytuacji, w której para przychodzi na terapię, to znaczy czyni jakieś kroki, które sprawiają, że wierzymy, że chcą się dogadać, ale przecież zanim ta para do gabinetu terapeuty trafiła, to działy się tam różne rzeczy. A jeszcze zanim ta para stała się w ogóle parą, to każda z tych osób w jakiś sposób kształtowała się, nabywała doświadczeń dotyczących relacji, bliskich relacji z innymi ludźmi. Jakie znaczenie w kształtowaniu tego, jacy jesteśmy jako partnerzy, partnerki, osoby partnerskie, ma ten bagaż doświadczeń, z którym w relacje wchodzimy? Myślę, że ma bardzo duży. I tutaj możemy mówić o paru grupach czynników, które wpływają, które tworzą ten bagaż, o którym pani powiedziała. Jednym z takich bardzo dobrze rozpoznanych grup czynników jest to, co się działo w naszych rodzinach z pochodzenia, w tych rodzinach, z których wyszliśmy. No i to tak brzmi, ja wiem, strasznie psychologicznie, ale to, co się działo w naszych rodzinach pochodzenia, ma duże znaczenie. Ja nie mówię, że zawsze determinuje, ale kształtuje później to, jakie mamy oczekiwania wobec partnerki czy wobec partnera, jak się wobec niego zachowujemy, jakie pewne wzorce reakcji powielamy ze swoich własnych rodzin. I to jest naprawdę taka grupa czynników,
która niezwykle silnie kształtuje to, jak my się później zachowujemy w swoich naszych, w swoich związkach. Nawet wie pani, jak sobie obiecujemy, że my się będziemy zachowywali zupełnie inaczej niż nasi rodzice. Nigdy nie będę taka jak moja matka. Dokładnie. Ja sam w swoim osobistym, w swoim życiu czasami się łapię na takich zachowaniach, jak zachowywali się moi rodzice. Mimo, że jestem psychoterapeutą, mimo, że uczestniczyłem w różnych swoich własnych psychoterapiach, tak się po prostu dzieje. Powielamy pewnego rodzaju wzorce. I warto rozpoznać te wzorce, ale to jest tylko jedna grupa czynników, bo nie chcę się nad tą jedną rozwodzić, bo też bardzo dużą grupą czynników jest kultura, pewne wzorce kulturowe, jak mamy się do siebie odnosić, jaka jest rola kobiety w rodzinie czy w związku, jaka jest rola mężczyzny. My to w sposób czasami zupełnie nieświadomy przemycamy do swoich związków. Wie pani, jest taki, wszyscy znają taki wytrych, związek partnerski. Mój związek jest związkiem partnerskim. Może nie bardzo często, nie mam prawa tak mówić, ale czasami jak się tak przygląda temu, co się kryje pod tym związkiem partnerskim, właściwie to jest pewna przykrywka czy taka politura, tak naprawdę jakiś na przykład bardzo konserwatywnych pomysłów na to, jak ma wyglądać związek albo jaka jest rola kobiety w tym związku. To się naprawdę, ta grupa czynników jest niezwykle ważna. To są takie czynniki, które, nie wiem, w mass mediach pojawiają się, które też nas kształtują, tak? Jak ma się zachowywać kobieta w związku, jak ma się zachowywać mężczyzna w związku, to jest bardzo taka duża grupa czynników, które nas kształtują. Takich czynników właśnie z kultury. I ja bym też nie zapominał jeszcze o jednej grupie czynników, która może jest mało rozpoznawana przez samych terapeutów rodzinnych, to jest nasza biologia czy fizjologia. Wiem, że pani na przykład rozmawiała z panem profesorem Draganem, prawda, który dokładnie tym się zajmuje i pokazuje, znaczy tym się zajmuje, między innymi tym się zajmuje i ma olbrzymią wiedzę, jak właśnie te czynniki biologiczne, tak generalnie mówiąc, nas kształtują i również kształtują to, jak się zachowujemy w naszych związkach. Ostatnia grupa czynników, którą ja bym wyróżnił, to są takie, wie pani, czynniki ze środowiska, już nie z najbliższego otoczenia, ale z takiego kontekstu społecznego. Coraz częściej też o tym mówimy. Na przykład to nie jest obojętne, jaka jest sytuacja zawodowa osób, czy na przykład są osobami bezrobotnymi, jakim stresom w pracy są poddawane, jaki mają dostęp na przykład do służby zdrowia, kiedy potrzebują. Te czynniki też kształtują nasze życie rodzinne, czy to, co się dzieje w parze. I też czasami dokładają do tego bagażu, który wnosimy do związku. No, mamy też takie porzekadła. Przeciwieństwa się przyciągają, pasują do siebie jak dwie krople wody. No to jak to jest? Podobni, różni? I chciałabym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tej części dotyczącej tego naszego dzieciństwa. Ale to zaraz, to na początek może to co? Szukać tych partnerów podobnych, różnych? Jak to ma być? Panie Szymonie, bardzo proszę przepis na poszukiwania. No właśnie, niestety nie wiem. Myślę, pani Anno, że gdybym miał ten przepis, bym w tej chwili, pani by ze mną rozmawiała z jakiejś, transmitowałbym z willi w Konstancinie, bo bym na pewno
próbował tą swoją wiedzę spieniężyć i moje usługi byłyby znacznie, znacznie, znacznie droższe, bo jakbym miał ten przepis, to już by nie chciał mieć, znać dobrego przepisu na związek. Na pewno bym wtedy przynajmniej starał się napisać bestsellerową książkę nieadresowaną do psychoterapeutów, która by się sprzedała w milionach egzemplarzy. Ale to są marzenia. Nie znam takiego przepisu. Nie wiem, jak to jest. Naprawdę nie wiem. I myślę, że właśnie na tym polega psychoterapia, żeby nie wiedzieć, tylko się pytać, szukać z osobami, które przychodzą na terapię, tego dobrego klucza i który ich połączył, zobaczyć, co w ich związku działa, co można zmodyfikować, co można zmienić. Ale ja naprawdę nie wiem, czy przeciwieństwa się przyciągają, czy przeciwieństwa się odpychają. Myślę, że to jest znacznie bardziej złożony problem, niż tak by go postawić. Albo ulubiona odpowiedź wszystkich psychologów i psycholożek, czyli to zależy. To zależy. Ale zapowiadałam, że chciałabym się zakotwiczyć na chwilę przy dzieciństwie, ponieważ istnieje jeszcze coś takiego, o czym nie wszyscy wiedzą, co nazywa się style przywiązania. W jaki sposób style przywiązania mogą lub nie mogą ważyć na tym, jak będzie wyglądała nasza relacja? To jest świetne pytanie, ale też w tym pytaniu, a właściwie w odpowiedzi na to pytanie, jest olbrzymia pułapka. I zaraz powiem, jaka to jest pułapka. Otóż rzeczywiście style przywiązania bywają takim wzorcem, który później kształtuje to, jak odnosimy się do swoich partnerek czy do swoich partnerów. Natomiast style przywiązania weszły trochę do takiej popkultury psychologicznej. Mogę też powiedzieć, czasami zerkam i widzę, co w różnych publikacjach napisane jest o stylach przywiązania, jest to olbrzymie uproszczenie, co więcej, groźne uproszczenie, ponieważ niektóre osoby lubią takie łatwe kategoryzacje. A to jest styl taki przywiązania, to jest inny styl przywiązania, to jest styl polegający na tym albo na czymś innym. Jakoś się sami próbują zakwalifikować do jakiegoś stylu przywiązania. Osoby, które zajmują się stylami przywiązania, wiedzą, że diagnoza stylów przywiązania jest naprawdę złożoną sprawą, wymagającą wielomiesięcznych, bardzo takich złożonych treningów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że sam naprawdę bardzo, coraz jakoś z takim większym sceptycyzmem postrzegam taką łatwość mówienia o tych stylach przywiązania i mówienia, to jest taki styl przywiązania i osoba, która ma taki styl przywiązania, w związku z czym w swoim dorosłym życiu czy w związku będzie się zachowywała tak i tak. Ja wiem, rzeczywiście wszyscy nie znoszą tego, to zależy. No ale nic nie poradzę, tak jest, że szczególnie kiedy mówimy o drugim człowieku, bardzo wiele rzeczy zależy, to są dosyć złożone korelacje, związki przyczynowo-skutkowe, raczej stawiamy różnego rodzaju hipotezy niż wiemy coś. Dlatego ja nie to, że się bronię przed odpowiedzią na to pytanie, bo sam się zajmuję tematyką przywiązania, ale może właśnie dlatego, że zajmuję się tematyką przywiązania, tak bardzo jestem ostrożny w mówieniu
o tych stylach przywiązania i takim publicystycznym, bo jak zaraz powiem o tych stylach przywiązania, to zaraz będzie ktoś sobie, a to ja jestem tym stylem przywiązania. Znaczy charakteryzuje mnie ten styl przywiązania. Albo mnie charakteryzuje inny styl przywiązania. Albo ojej, moje dziecko chyba ma taki styl przywiązania, a nie inny. I to jest jakaś potworna pułapka, wynikająca z potocznej wiedzy, czym jest styl przywiązania. Generalnie styl przywiązania, czy w ogóle przywiązanie, jest czymś niezwykle potrzebnym w toku rozwoju człowieka, ponieważ dzięki temu ono się aktywizuje. Takie zachowania przywiązaniowe aktywizują się wtedy, kiedy czujemy niebezpieczeństwo, dyskomfort, lęk. I możemy na to niebezpieczeństwo, dyskomfort, lęk w różny sposób zareagować. O co chodzi z tym przywiązaniem? Chodzi o to, żeby opiekun czy drugą osobę zaangażować w to, żeby nam pomogła trochę w poradzeniu sobie z naszym poczuciem niebezpieczeństwa czy dyskomfortu. I teraz to jest niezwykle ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, że w takiej naszej współczesnej, szczególnie zachodniej kulturze generalnie to my tak kładziemy nacisk na autonomię, bycie indywidualnym, mamy sobie sami radzić. Teoria przywiązania mówi o tym, tak, indywidualne radzenie sobie jest ważne, ale równie ważna jest umiejętność sięgania po pomoc ze strony innych. Inni też mogą nam pomóc w ukojeniu swojego lęku. Kiedy ja studiowałem psychologię 25 lat temu, to właśnie jednak kładziono nacisk na taki indywidualny, na samoregulację, na samoradzenie sobie. Mówię to, bo to też jest pewnym uproszczeniem to, co ja w tej chwili mówię. W tej chwili się zwraca bardziej uwagę na to właśnie, jak sobie również, że zwraca się uwagę na to, że sięganie po pomoc innych osób, żeby ukoić swoje napięcie, zdenerwowanie czy lęk, jest jak najbardziej okej. Nie świadczy o tym, że coś jest nie tak z tą osobą. Że musi być taka równowaga między radzeniem sobie samemu, a sięganiem po pomoc wobec innych osób. Znów tak mówię, bo wiem, że upraszczam w tej chwili, ale mam nadzieję, że taką główną myśl przekazuję. No i teraz o co chodzi z tym przywiązaniem? Jak mamy małe dziecko, bo kiedyś badano, znaczy dalej się bada przywiązanie u mniejszych dzieci, tak zwaną procedurą obcej sytuacji. To jest bardzo ciekawy sposób, prosty, a no niezwykle ciekawy badania przywiązania. Otóż też w uproszczeniu. Jest mama, która się bawi z dzieckiem i w pewnym momencie ta mama wychodzi z pokoju. W momencie, który zostanie wskazany jej przez osobę prowadzącą badanie. No i teraz po jakimś czasie ta mama wraca do tego pokoju. Czyli przez jakiś tam moment to dziecko jest samo w pokoju. I bardzo jest ciekawe, co się dzieje po tym powrocie mamy do pokoju. Zresztą proszę zwrócić uwagę, co zrobiłem. Mówię mama, co właśnie pokazuje, jak te takie kulturowe wzorce działają, prawda? Od razu może pani zapytać się, no dobra, mama, dlaczego nie tata? Prawda? Już tak z góry gdzieś we mnie też zapracowały i od razu już mówię, że procedura obcej sytuacji, badamy przywiązanie u mamy. Znaczy mamy wobec dziecka. No i dobra, teraz to dziecko się wraca do pokoju, mama się wraca do pokoju, do dziecka, no i patrzymy, co się dzieje z dziećmi. Część dzieci
Oczywiście szybko dosyć uspokaja. Mama wróciła, już nie ma co się niepokoić. Uspokaja się i dalej wraca do zabawy. Tak? No bo zwykle jak mama wychodzi, dziecko trochę jest najpierw zdezorientowane i podnosi się jego poziom niepokoju, lęku, nie wie co się dzieje. Mama przychodzi, a dziecko uspokaja się, wie, że jest ta mama, że ona go będzie, pomoże jemu. Może wie, to jest złe słowo, ale może lepszym będzie czuje, ma taką wiedzę, która często nie jest wiedzą jeszcze zwerbalizowaną, że ta mama go uspokoi, że zaraz będzie spokojny. Część dzieci jest takie, że mama przychodzi, już jest ta mama, już wiadomo, że może się poczuć znów bezpiecznie, dobrze, płacze, krzyczy, dalej jest bardzo pobudzona, bardzo taka zdenerwowana tym, co się wydarzyło i trudno to dziecko uspokoić. Część z kolei dzieci jeszcze inaczej reaguje. Reaguje w ten sposób, że ta dziecko, że przychodzi mama, tak jakby jej nie było. To znaczy ono dalej się bawi, ignoruje obecność mamy. Tak jakby, czy ona jest, czy jej nie ma, wszystko jest jedno. No i na tej podstawie wyróżniono, w przypadku dzieci mówimy o wzorcach przywiązania, w przypadku dorosłych mówimy o stylach przywiązania. Właśnie takie podstawowe style, właściwie wzorce przywiązania. Możemy je podzielić na ufne, albo czasami nazywamy je bezpieczne i nieufne style przywiązania. Jak się pani i pewnie słuchacze domyślają, w przypadku tego dziecka, tych dzieci, które albo ignoruje przyjście, jakby nie zauważa przyjścia mamy, albo dalej płacze i jest bardzo niespokojny, mówimy o nieufnych stylach, nieufnych wzorcach przywiązania. Dlaczego mówimy o ufnym wzorcu przywiązania? Dlatego, że dziecko nabiera takiej specyficznej pewności, że jak będzie słabe, chore, zalęknione, to może liczyć na pomoc i wsparcie, to będzie dorosły, mama, ojciec, opiekun, którzy uspokoją go, którzy zajmą się nim, którzy pomogą mu. I to jest taki dobry bagaż, który niesiemy w przyszłość. Taki bagaż, tak, że możemy zaufać ludziom, że również zaufać w naszym związku. A mamy z kolei w tych nieufnych stylach, tych nieufnych wzorcach przywiązania, przekształcają właśnie, nie wiem czy przekształcają to jest dobrym słowem, one się rozwijają w taki rodzaj nieufności, czy ja mogę liczyć na inną osobę bliską i jak się mam zachowywać, żeby ta osoba mi pomogła. I albo się mogę zachowywać w taki sposób, jak w swoim dorosłym związku, jak te małe dziecko krzyczące, mówiące halo, musisz mi pomóc, proszę ciebie, tutaj jestem, to się ze mną dzieje, tamto się ze mną dzieje. Znaczy my dorośli może mniej, chociaż też nam się zdarza, krzyczymy, ale jakoś na różne sposoby pokazujemy, jak bardzo potrzebujemy tego kontaktu i pomocy ze strony drugiej osoby, bliskiej osoby, albo wprost przeciwnie. Nas to nie interesuje, nauczyliśmy się w swoim dzieciństwie, że trzeba sobie radzić samemu, że właściwie wszystko nam jest jedno, czy jest ta osoba, czy nie jest ta osoba.
Czy to są takie osoby, które czasami zastanawiają się, czy w ogóle one potrzebują innych, bliskich osób, czy one w ogóle potrzebują jakichś związków. I teraz to, co ja powiedziałem, jest takim olbrzymim, abym powiedział, karygodnym uproszczeniem, ponieważ mnóstwo tutaj dochodzi dodatkowych spraw i czynników. I teraz jak któryś ze słuchaczy zacznie sobie myśleć, że on albo partner to pewnie ma ten nieufny styl przywiązania, to bym powiedział, hola, uważaj, nie diagnozuj się za szybko, bo to, co ja powiedziałem właśnie, to jest trochę jak czytanie o różnych chorobach z internetu i wtedy się widzi u siebie tą właśnie chorobę. Jedną chciałem rzecz powiedzieć jeszcze, bo to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że ten ufny to jest absolutnie najlepszy. On jest najlepszy w określonym środowisku, w określonym otoczeniu. Ufać, proszę zwrócić uwagę, możemy, kiedy jest względnie w otoczeniu bezpiecznie. Nieufne style są stylami jak najbardziej adaptacyjnymi i chronią daną osobę. I kiedy jest takie otoczenie z kolei, gdzie jest dużo niebezpieczeństw, to niekoniecznie one są najlepsze. Dobrym przykładem jest tocząca się niestety w tej chwili wojna na Ukrainie. To znaczy zawsze jest takie pytanie, czy na przykład ufne style przywiązania są dobrym, są dobre na czas wojny. Czy właśnie większa nieufność albo poleganie na sobie, czy to nie będzie taki sposób bycia w świecie, który pozwoli lepiej przetrwać i poradzić sobie z tymi olbrzymimi zagrożeniami, które niesie wojna. No dobra, ale powiedział też pan jakiś czas temu w trakcie tej rozmowy, że różne nasze doświadczenia z dzieciństwa nie determinują tego, jakimi partnerami i partnerkami będziemy. Więc jeżeli obserwuję w swojej relacji różne trudności i mam taką myśl, że może warto byłoby, albo przynajmniej z mojej strony jest taka część, która mówi, dobra, to przyjrzyjmy się temu, spróbujmy jakoś się dogadać, skorzystajmy z terapii pary, a druga strona mówi, nie, po moim trupie ja na żadną terapię nie pójdę. Czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy przekonali partnera, partnerkę, już pomijając zaciąganie za uszy, do podjęcia terapii, jeżeli jedna ze stron mówi, no nie, dla mnie to nie ma sensu. Od razu mogę odpowiedzieć, że rzeczywiście nie jest najlepszym pomysłem na siłę zaciąganie partnera czy partnerkę na terapię, a to się zdarza. I ja też rozumiem i od razu chcę przez to tutaj powiedzieć, że ja rozumiem te osoby zaciągające na siłę, ponieważ one czasami to robią z bezradności i naprawdę mają wielką chęć i chcą ratować swój związek na przykład. Więc zaciągają na siłę, czasami wręcz pojawiają się jakieś manipulacje, tak, albo szantaże. Jeśli nie pójdziesz ze mną na terapię, to już koniec z nami, ale to wynika właśnie z bezradności bardzo często. Natomiast trochę konsultacja też temu służy, żeby ustalić, czy to właśnie nie jest taka sytuacja, o której pani wspomina, i ustalić, czy się da ustalić wspólny cel, nad którym para chce pracować. Jeśli się nie uda ustalić tego wspólnego celu, to psychoterapeuta nie powinien podjąć się terapii pary, bo wie pani, to nie ma sensu. Na przykład jeżeli ktoś uważa, to wszystko jest wina mojej żony i to ona powinna coś zmienić i w wyniku powinna różne rzeczy zmienić w swoim zachowaniu i w wyniku konsultacji nie uda się przeformułować tego rodzaju przekonania na choćby takie
okej, widzę, że moja żona różne rzeczy mogłaby zmienić, no ale ja też mam nad czym popracować. To już jest bardziej obiecujące, żeby dalej prowadzić konsultacje, dalej prowadzić terapię. Więc tak samo jest, wie pani, w przypadku terapii młodzieży, znaczy terapii rodzin, gdzie jest młodym człowiekiem. Czasami rodzice podstępem, w cudzysłowie, sprowadzają dziecko, ale terapia nie jest... Terapia zakłada świadomy wybór, to, że chcę nad czymś pracować i ja wtedy nad jakąś zmianą, ja wtedy jako terapeuta staram się pomóc parze czy rodzinie pracować nad tym rodzajem zmiany. Natomiast jeżeli nie ma zgody na to, nad czym mamy pracować, to jest to jedno z przeciwwskazań do tego, żeby prowadzić terapię pary czy rodziny. Czy w ramach, pracując w terapii pary, czyli spotykamy się jako para, możemy jednocześnie uczestniczyć osobno jako partnerzy w terapii indywidualnej? Tutaj są bardzo podzielone zdania. Niektórzy mówią, że zdecydowanie, jeżeli terapia pary, to nie terapia indywidualna. Dlaczego? Dlatego, że terapia pary to jest szukamy z parą tego, co wspólne i pracujemy nad tym, co wspólne. Jeżeli chodzi o terapię indywidualną, to bardziej akcentujemy to, co indywidualne, indywidualny rozwój, osiągnięcie pewnych indywidualnych, preferowanych celów przez siebie. Więc dlatego niekoniecznie niektórzy powiedzą, połączenie tych dwóch elementów będzie dobre, ale znów niektórzy powiedzą tak, można terapię pary połączyć z terapią indywidualną, ale dobrze jest, żeby oboje partnerzy wtedy chodzili, uczęszczali na terapię indywidualną, a nie tylko na przykład jedno z nich. Wie pani, choćby dlatego, że taka bardzo banalna przyczyna. Ta osoba, która chodzi na terapię indywidualną, łapie taki nasz język psychoterapeutyczny i zaczyna się nim posługiwać. I siłą rzeczy zaczyna być nam bliżej do tej osoby, znaczy może być nam bliżej do tej osoby jako terapeucie, tak? Bo zaczynamy mówić podobnym językiem, ona pewne rzeczy dostrzega. Można powiedzieć, ważne jest, żeby wszyscy w terapii pary poruszali się tą samą prędkością, w pewnym uproszczeniu mówiąc, tak? Acz są na przykład takie przypadki, kiedy jedna osoba może iść, korzystać tylko z terapii indywidualnej, na przykład kiedy się okaże, że jakaś osoba z pary miała bardzo trudne doświadczenie o charakterze traumatycznym. Ale nie mówimy tutaj o takiej traumie, bo to słowo jest w tej chwili bardzo nadużywane i właściwie wszystko już niemalże, każde doświadczenie stresu nazywamy traumą, tylko kiedy mamy do czynienia z taką rzeczywiście na przykład dużą traumą, na przykład, nie wiem, ofiara przemocy seksualnej czy nadużycia seksualnego w dzieciństwie. I czasami bywa tak, że w toku terapii pary okazuje się, że ta jedna z tych osób w tej parze miała tak bardzo trudne doświadczenie. I z takim doświadczeniem będzie trudno jej sobie poradzić poprzez terapię pary. I wtedy na przykład jest wskazanie, żeby taka osoba uczestniczyła w terapii pary, która będzie, w terapii, przepraszam, indywidualnej, która będzie ukierunkowana na pomoc w poradzeniu sobie z tym bardzo trudnym doświadczeniem, które z kolei może ważyć na to, jak ta osoba reaguje na swoją partnerkę czy na swojego partnera. To moje przedostatnie pytanie na dzisiaj brzmi: trzy grzechy główne komunikacji w parze. To. O, to mi pani zadała ćwieka. Ja znów, jak pani pewnie słyszy, jestem taki ostrożny w mówieniu głównych grzechów, ale
Może odpowiem tak. Bardzo dużym grzechem jest niesłuchanie partnerki czy partnera. Wie pani, ja sobie czasami myślę, że my jako psychoterapeuci par, to co my robimy, to tak naprawdę stwarzamy dobre warunki, żeby osoby w parze się usłyszały. I że to nie ma jakiejś wielkiej w tym czarów, magii, tylko my, ludzie często nie chcą się usłyszeć albo nie chcą się zobaczyć. Nawet właśnie, może bym powiedział, błędem w komunikacji, nawet jeszcze większym jest nawet to, że się czasami nie patrzymy na partnera czy na partnerkę. Patrzymy się w swój telefon komórkowy, patrzymy się w ekran laptopa, patrzymy się w, wie pani, bardzo wiele rzeczy, tylko nie na swojego partnera czy na swoją partnerkę. Więc jakbym miał powiedzieć, to radzić coś, to patrzcie się na siebie, naprawdę się popatrzcie na siebie. To naprawdę nie jest, czasami pary mówią, że w ogóle nie mają czasu, że są tak zaganiane i ja tego nie przyjmuję. To znaczy, no to nie jest tak, że naprawdę nie jesteśmy w stanie wygospodarować chwili, żeby na siebie popatrzeć. Popatrzmy się na siebie życzliwie. Nie patrzmy się na siebie w takim kontekście, jak ta druga osoba może nas krzywdzić, co ona może nam złego zrobić. Robiliśmy takie badania z panią profesor Anną Cierpką na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii o dobrze funkcjonujących parach. Jeden z wniosków takich dotyczących dobrze funkcjonujących par to był taki wniosek, że to są pary, które życzliwie interpretują tak szeroko, w takim szerokim rozumieniu swoje wzajemne zachowania. Że nie widzą, że właśnie widzą tą, widzą, że partner nie tylko czyha na ich i chce im coś złego zrobić, czy jakąś wyrządzić krzywdę, tylko widzą dobre intencje partnera, chociaż czasami te dobre intencje nie prowadzą ostatecznie do dobrych rezultatów. Bym powiedział, grzechem jest brak rozmów, nierozmawianie ze sobą i chyba bym, i w tych rozmowach bardzo jest ważne, żeby siebie nawzajem szanować, nawet jeżeli siebie nie zgadzamy, się ze sobą nie zgadzamy, taki szacunek wobec siebie, nawet jeżeli spostrzegam zupełnie inaczej pewne sprawy. Myślę, że jednym z absolutnych, znaczy myślę, wiem to na podstawie badań, jednym z takich absolutnych morderców związku jest pogarda wobec partnera. I ta pogarda, jeżeli zaczynamy myśleć czy mówić z pogardą o partnerce czy o partnerze, to jest taki rzeczywiście gwóźdź do trumny tego związku. Czyli bądźmy, może jeszcze jedną na koniec rzecz bym dodał, bądźmy ciekawi swoich partnerów. Ja się głównie w tej chwili coraz bardziej, no pewnie też ze względu na wiek, interesuję związkami długoterminowymi i ciekawość partnera, to co morduje związek między innymi, to jest brak ciekawości. Już nam się wydaje, że wszystko wiemy, że już tego partnera naprawdę po iluś tam latach, kilkunastu czy kilkudziesięciu świetnie poznaliśmy. I to jest pułapka, bo przestajemy dostrzegać w naszych partnerach czy partnerkach kogoś interesującego, coś, co można znów w nim czy w niej odkryć, coś, co jest ciekawego. Co więcej, my sami często o sobie zaczynamy myśleć, że jesteśmy nieciekawi. I to jest jeden z takich też, taki brak ciekawości jest jednym z gwoździ do trumny związku.
To jest bardzo ciekawa odpowiedź i patrzę na zegarek, który nieubłaganie wskazuje coraz większą ilość minut tego spotkania, ale mam takie poczucie, pozwolę sobie to powiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo mi tu wyskakują po prostu kolejne znaki, zapytania i wątki, które chciałabym jeszcze poruszyć, ale kończąc już powoli naszą rozmowę, to jest pan autorem książki. Jestem. Wydanej przez wydawnictwo PWN. Jest pan autorem wielu książek, ale nawiążę szczególnie do jednej. Do książki pod tytułem Nie tylko schemat. Ja bym teraz chciała zapytać, czym jest ten tytułowy schemat? I jeśli nie tylko on, to co jeszcze? Już mówię. Dziękuję bardzo za te miłe w sumie dla mnie pytanie. To jest taka książka, którą pisałem z myślą o psychoterapeutach, którzy uczą się terapii par i rodzin. Kiedyś zostałem zaproszony przez panią Magdę Borkowską do prowadzenia kursu terapii par i rodzin w firmie, które wtedy ona prowadziła. I zacząłem pisać tą książkę z myślą o kursantach, którzy uczestniczyli w tym kursie. I teraz już pani mówi, czym jest ten schemat i dlaczego nie tylko schemat. Otóż osoby, które zaczynają terapię, uczyć się terapii i stawiać swoje pierwsze kroki, potrzebują pewnego schematu, jak to robić. Ja sam pamiętam wiele lat temu, kiedy uczestniczyłem w szkoleniu, gdzie się uczyłem u pana profesora De Barbaro w jego zespole, od jego zespołu terapii rodzin w Krakowie, to właśnie potrzebowaliśmy pewnych schematów i się bardzo denerwowaliśmy, że nie wszyscy prowadzący szkolenie, które pani kończyła, niezwykle ceniliśmy i było takim, nas uformowało jako terapeutów, nie dostawaliśmy tych schematów. Z drugiej strony, każda osoba ucząca się psychoterapii musi się nauczyć, że trzeba ten schemat co pewien czas zupełnie zostawiać. I że schemat schematem, ale ludzi nie da się zamknąć w tych schematach. To tak jak mówimy o tych stylach przywiązania, prawda? Że teoretycznie tu powiedziałem o różnych sytuacjach, w jakich znajduje się dziecko, jak ono może na nie reagować, ale istotą jest, i to trzeba mieć tą wiedzę, ale trzeba też mieć otwarty umysł i wiedzieć, że czasami w ogóle trzeba zostawić ten schemat i iść w zupełnie innym kierunku. I to jest tak, że czasami jesteśmy świetnie przygotowani do sesji i naprawdę mamy tak w głowie przemyślane, co będziemy chcieli zrobić, jakie interwencje podjąć i sesja pójdzie w kompletnie innym kierunku. I mimo tego świetnego schematu, który mieliśmy, on nie zadziałał, nie okazały się to dobre interwencje, a czasami właśnie nie jesteśmy przygotowani do tej sesji tak dobrze, jak powinniśmy być przygotowani, aż sesja pójdzie świetnie. Czyli moje myślenie jest takie, schemat trzeba mieć, trzeba znać wiedzę, trzeba mieć tą wiedzę, ta wiedza jest naprawdę wbrew pozorom bardzo duża, i trzeba umieć porzucać tą wiedzę, być zaciekawionym, nie wiedzieć różnych rzeczy. O tym ostatnio całą książkę napisał pan doktor Drat i pan profesor De Barbaro. Nie wiedzieć i umieć korzystać z tego niewiedzenia. To jest taki właśnie schemat i rzucamy ten schemat. I znów to jest naprawdę trudne, bym powiedział, strzeżcie się państwo psychoterapeutów, którzy podążają tylko schematem, ale strzeżcie się państwo również psychoterapeutów, którzy nie mają wiedzy o schematach. A to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, ponieważ ja tę książkę miałam okazję przeczytać dzięki uprzejmości wydawnictwa PWN i pomyślałam sobie, że książka teoretycznie kierowana jest do specjalistów. Chociaż ja specjalistką w zakresie terapii par nie jestem, przeczytałam ją z olbrzymim zainteresowaniem, bo pomyślałam sobie o tym, że jeżeli próbujemy ubrać naszego partnera czy partnerkę w schematy i w takie przekonanie, że o tym jacy są i co robią, wiemy już wszystko, to tracimy z oczu rzeczywisty obraz naszego partnera lub partnerki i tracimy coś, co w tej relacji jest piękne i podtrzymujące jej żywotność i to, co myślę poetycko, chociaż daleka jestem od romantyzowania psychoterapii, jest w tej miłości
bardzo specyficzne. Moim i Państwa gościem był pan Szymon Chrząstowski. To była olbrzymia przyjemność i mówię do zobaczenia, nie mówię do widzenia, bo myślę, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Patronem bardzo miłym i czułym było wydawnictwo PWN, wydawca książek Szymona Chrząstowskiego, nie tylko Schemat, ale także Narracyjna terapia więzi. Przeczytałam obie, mimo że terapeutką par nie jestem. Polecam je bardzo serdecznie terapeutom, adeptom sztuki terapii, ale także osobom zainteresowanym psychoterapią par. Dziękuję za dzisiaj.